Cześć, dzisiaj opowiem o problemie ze stawami międzykręgowymi odcinka lędźwiowego. Jest to jedna z możliwych przyczyn bólu lędźwi, najczęściej występuje na wysokości L4, L5, S1. Ból jest tutaj głównie zlokalizowany punktowo z tyłu kręgosłupa, w miejscu łączenia dolnych powierzchni stawowych kręgu znajdującego się wyżej i górnych powierzchni stawowych kręgu znajdującego się niżej. Występuje najczęściej podczas czynności, takich jak m.in. przeprost w odcinku lędźwiowym ze zgięciem bocznym. Pozycja, która głównie będzie przynosiła ulgę i rozluźnienie, to pochylenie tułowia ze zgiętym odcinkiem lędźwiowym. Główne czynniki ryzyka to np. pogłębiona lordoza, nadwaga oraz nadmierne przeciążenie kręgosłupa w skrajnym wyproście. Zapalenie stawów międzykręgowych często może towarzyszyć innym problemom, takim jak np. kręgozmyk zwyrodnieniowy, dyskopatia, dlatego przed rozpoczęciem ćwiczeń warto precyzyjnie zdiagnozować problem. Mając na uwadze wcześniej wymienione objawy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że testy oceniające stawy międzykręgowe będą skupiać się głównie na ocenie bólu przy ich kompresji przez wyprost i zgięcie boczne lędźwi. Test, który możemy wykonać samodzielnie, to wykonanie przeprostu połączonego ze zgięciem bocznym kręgosłupa. Jeśli podczas takiego ruchu ból się nasila, test jest pozytywny. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. Ćwiczenia rozpoczniemy od rolowania, które pozwoli nam na wstępne rozluźnienie mięśni przy kręgosłupowych. Przy użyciu piłki wykonujemy koliste ruchy po obu stronach kręgosłupa na wysokości bolącej. Siłę docisku regulujemy w zależności od odczuć. Możemy wykonywać to z nogą wyprostowaną, spiętą przy pośladku lub kolanem przy klatce. Chcemy poczuć się dzięki temu rozluźnieni. Od 2 do 5 minut takiego masażu na stronę powinno wystarczyć. Teraz coś, co pozwoli nam na lepsze wyczucie pracy samej miednicy, co przyda nam się w kolejnych ćwiczeniach. Leżąc swobodnie na plecach ze zgiętymi nogami, staramy się podwinąć miednicę, ustawiając ją do tyłu pochylenia. Wyobrażamy sobie tutaj, jakbyśmy chcieli dół żeber zbliżyć do spojenia łonowego. Przytrzymujemy na wydechu 5 sekund, po czym wracamy do pozycji neutralnej wraz z wydechem. Po opanowaniu tego ruchu w leżeniu przechodzimy do trudniejszej pozycji stojącej, gdzie opieramy się o ścianę, następnie dociskając lędźwia do ściany, staramy się nie odklejając ich, przesuwać delikatnie stopy ku przodowi. W drodze powrotnej tak samo nie dopuszczamy do odklejenia lędźwi od ściany. Jeżeli ten ruch jest opanowany, możemy przejść do kolejnych ćwiczeń. Jeżeli zaobserwujesz u siebie nadmierne przodopochylenie miednicy, bardzo możliwe, że Twoje zginacze bioder będą nadmiernie napięte. Tutaj warto w celu ich rozluźnienia wykonać to ćwiczenie. Ustaw się w klęku jednonóż, podwiń miednicę do tyłu pochylenia, napnij pośladek i postaraj się wypchnąć biodro ku przodowi. Poczujesz rozciąganie z przodu uda na nodze klęczącej. W celu utrudnienia możesz wzmocnić rozciąganie przez oparcie tylnej stopy o coś wyżej, np. krzesło lub ścianę. 2-3 serie po 30 sekund na nogę. W kolejnym ćwiczeniu siadamy na krawędzi krzesła lub ławki, następnie zaczynamy powoli od góry zginać się ku przodowi. Zaczynając od odcinka szyjnego przez piersiowy do lędźwiowego, staramy się segment po segmencie przechodzić przez cały kręgosłup. W dół, jak i potem do góry idziemy powoli, kontrolując ruch. Wracając do góry, ruch zaczynamy od wyprostu lędźwi, potem odcinek piersiowy i na końcu szyjny. Jeżeli podczas powrotu będziemy odczuwać dyskomfort w lędźwiach, możemy tę fazę odciążyć poprzez podparcie się na rękach o jakiś przedmiot ustawiony przed nami lub po kolana. Progresować możemy je poprzez dodanie obciążenia oraz wydłużenie tempa i dodanie pauzy na dole. W tym ćwiczeniu skupiamy się na rozciąganiu i wzmocnieniu prostowników grzbietu. Zaczynamy od klęku podpartego, następnie cofając biodro uginamy lędźwie i zbliżamy pośladki jak najbliżej pięt. Powinniśmy poczuć teraz przyjemne rozciąganie wzdłuż kręgosłupa. Spędzamy tu do 5 sekund, następnie wracamy powoli do klęku podpartego, kontrolując powrót ustawienia lędźwi ze zgięcia do neutralnego. Nie przechodzimy do wyprostu. Następnie unosimy naprzemiennie rękę i nogę, cały czas pilnując neutralnie ustawionego kręgosłupa. Jeżeli odczuwamy tutaj ból, może to być znak, że tego nie robimy i lędźwia uciekają do wyprostu. Wykonujemy po jednym wyproście na każdą stronę i przechodzimy z powrotem do rozciągania. Jeżeli jednoczesne uniesienie ręki i nogi jest dla nas za trudne, możemy wykonać to samą nogą. W trzech seriach wykonujemy 10 powtórzeń, gdzie jedno powtórzenie to 5 sekund rozciągania, następnie dwa naprzemienne ruchy wyprostu.
Sylwetka gimnastyczna będzie dla nas dobrym ćwiczeniem do przeciwdziałania przodopochylenia miednicy, wzmocnienia brzucha oraz stabilizacji. Kładziemy się na plecach, zginamy nogi w kolanach i dociskamy lędźwie do podłogi. Następnie unosimy ręce, głowę i barki, delikatnie zaokrąglając górę pleców. Staramy się tutaj zbliżyć dół żeber jak najbliżej do kolców biodrowych. Ćwiczenie jest dobrze wykonane, jeżeli lędźwie cały czas dociskają do podłogi. Trzymamy tę pozycję w 3 seriach po 20-30 sekund. Progresować możemy poprzez naprzemienne prostowanie nóg, nie odkładając ich na podłogę, lub przez wydłużanie czasu pod napięciem. Regresją będzie skrócenie do odpowiedniego dla nas czasu pod napięciem, bądź delikatne podparcie się na rękach. Ostatnie ćwiczenie to spacer farmera jednorącz jako wzmocnienie antyzgięcia bocznego. Polega ono na przejściu danej odległości z ciężarem trzymanym w jednej ręce przy ciele. Druga ręka w tym czasie jest uniesiona z boku jako przeciwwaga. Kluczową rzeczą, o której głównie musimy tutaj pamiętać, to trzymanie całego ciała w pionie. Odcinek lędźwiowy powinien być ustawiony neutralnie, unikamy nadmiernego wyprostu i zgięcia. Unikamy również rotowania lub przechylania się na którąś ze stron. Jeżeli tak się dzieje, możliwe, że używamy za dużego obciążenia. Jeżeli nie masz miejsca na chodzenie, możesz to ćwiczenie wykonywać, robiąc naprzemienny krok do przodu i do tyłu. 3 serie po 30 kroków lub sekund na stronę. Bardzo ważnym elementem będzie tutaj również nauka prawidłowego schylania i przenoszenia obciążeń przy neutralnie ustawionych plecach dla osoby zmagającej się z bólem, o czym nagrałem osobny odcinek. Link do niego pojawi się teraz w karcie. W początkowych tygodniach warto unikać skrajnego wyprostu, dlatego dopóki nie opanujemy ruchu miednicy, które jest przedstawione w ćwiczeniu drugim, proponuję nie przechodzić dalej. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk i do następnego.